Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Jesteśmy na targach Green Power w Poznaniu i w tym materiale zaprezentujemy Wam nasze stoisko oraz wszystkie produkty z portfolio marki. Serdecznie zapraszamy. Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy obszar wystawienniczy w Polsce, a my, jak możecie się przekonać, po raz kolejny mamy przyjemność w nich uczestniczyć. Mam przyjemność przytulać się do nieco roznegliżowanej laureatki Złotego Medalu Targów Poznańskich, pompy ciepła Sola Hybrid Master 200. Dlaczego ona otrzymała takie wyróżnienie? Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z rozwiązaniem hybrydowym. Jest to połączenie kondensacyjnego kotła gazowego z pompą ciepła w jednym. Mamy możliwość pełnej automatyzacji pracy, jak również wdrożenia ustawień własnych. Pełna automatyzacja polega na poborze danych, a więc temperatury zewnętrznej, zadanej temperatury wewnętrznej, aktualnej ceny energii elektrycznej i aktualnej ceny gazu. Pompa posiada takie liczniki. Dzięki temu dobiera najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiązanie na daną chwilę. Creme de la creme ostatnich wysiłków całego zespołu, całej naszej firmy. Stacja szybkiego ładowania pojazdów Sola w całości produkowana w Polsce. Od procesu projektowania, aż po wykończenie obudowy. I tu o obudowie kilka słów. Posiadamy możliwość indywidualnego, pełnego brandingu każdego z naszych urządzeń. Jeśli w tym miejscu życzycie sobie Państwo, żeby pojawiało się logo Waszej firmy, zrobimy to, jest to w standardzie. Jeśli w tym miejscu ma pojawiać się nazwa instytucji publicznej, też jesteśmy w stanie to zrobić. Mocno korzystamy z przywileju producenckiego dla obopólnej satysfakcji. Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych to jest produkt, który cieszy się Waszym największym zainteresowaniem tutaj na targach, a ja skorzystam z okazji i odpowiem na to pytanie, które najczęściej nam zadajecie, a więc złącza wtyczki. Zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej z 2013 roku obowiązującym w Europie złączem jest złącze typu drugiego. I w taki właśnie typ standardowo wyposażamy nasze ładowarki, co nie znaczy, że nie możemy na zamówienie realizować typu pierwszego bądź CHAdeMO dla samochodów azjatyckich. Tutaj mamy stację ładowania pojazdów AC. Wolnostojąca na ścianę. Stacja wolnostojąca umożliwia nam ładowanie dwóch samochodów równocześnie z mocą 22 kW na stronę. Stacja naścienna to także 22 kW, ale tylko jeden samochód. Mówiliśmy o personalizacji. Tutaj firma motoryzacyjna Secureco. Efekt końcowy. To jest inwerter Aton, doskonale znany wielu z Was, ponieważ funkcjonuje na rynku już około roku. Jest to szósta generacja inwerterów Afore. Aton posiada 15-letnią bezwarunkową gwarancję, a jej stosunkowo długi okres to wypadkowa naszego doświadczenia i tego, że mamy realny wpływ na proces projektowania i produkcji. Chociażby wyposażyliśmy Atona w kondensatory cienkowarstwowe, które znacząco wydłużają jego żywotność. Procesory Texas Instruments, które wpływają na moc obliczeniową i po prostu na szybkość jego pracy. Polski Monitoring Spector, który zapobiega przesyłowi danych użytkownika poza europejskie serwery na Daleki Wschód. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest bardzo ważne. No i na koniec Aton jest po prostu ładny, taki czarno-biały minimalista pasujący do każdego wnętrza. We'll be right back.